Pierwsze ćwiczenie z kolejnego setu, kochani. Zaczynamy od spacerowania, ale po okręgu z nagrodą położoną na ziemi, oczywiście z hasłem u mnie szukaj, u Was odpowiednim. Chodzę po małym okręgu z psem po wewnętrznej stronie i dopiero kiedy pies ładnie chodzi po okręgu, dodaję do tego kawałki prostej, po czym znowu robię zakręt, żeby mieć psa cały czas przy sobie. To jest takie sprawdzenie ostatniego setu, gdzie robiliśmy piwoty i pies był uczony, gdzie jest pozycja przy nodze i gdzie warto być. Ćwiczenie numer dwa to będzie podejście po prostej do obiektu pożądania. U nas treningowo tutaj jest to miseczka z jedzeniem, ale to może być odłożona zabawka. To może być podejście do ulubionej cioci bądź wujka, żeby pies mógł się przywitać z godnością. I teraz tak, pamiętajcie, że nagrodą jest nie tylko jedzenie bądź zabawka. Nagrodą jest także aktywność, czyli możliwość dojścia w jakieś miejsce, jeżeli pies nas ciągnie i my idziemy za nim, podążamy, kiedy on się porusza w sposób dla nas nieodpowiedni, to każdy krok do celu jest dla niego nagrodą, ale także nasza uwaga jest nagrodą dla psa, jest wzmocnieniem. To znaczy, jeżeli pies ciągnie, a my zaczynamy z nim rozmawiać i dyskutować, że to brzydkie, że to nieładne, także niechcący wzmacniamy to, że pies ciągnie i nie rozumie, że wolelibyśmy inaczej. Dlatego ja w ciszy wycofuję się na linię, taką umowną linię startu i pozwalam psu raz jeszcze podejść do tej miski i zjeść ze spokojem to, co tam na niego czeka. Idę. Muminek startuje, delikatnie wycofuję lewą ręką, pomagam sobie, żeby delikatnie doprowadzić psa do pozycji przy nodze, żeby mi się w smycz nie zaplątał. Pies sobie zjada, ja go nie ciągnę, nie szarpię, nie mówię, nie podpowiadam. Dbam jedynie o to, żeby ta smycz rzeczywiście nam nie przeszkadzała w poruszaniu się. I spokojnie dochodzę do miseczki, bądź nie. Jeżeli się to nie udaje psu, wycofuję i daję mu szansę raz jeszcze, żeby zrozumiał, że tylko w spokojny sposób możemy dojść. Tutaj muminek dokonał bardzo dobrego wyboru, ponieważ sam się zatrzymał i spojrzał na mnie, więc natychmiast nagradzam to zachowanie. To była jego decyzja, jego wybór, fantastyczne zachowanie ze strony tego pieska. Robię wycofanie, uczyliśmy się wycofywania, żeby pies za nami podążał. Idziemy po łuku, natomiast psa trzymam od zewnętrznej. Pamiętacie to ćwiczenie, gdzie zwracałam uwagę, jak robimy zwroty, żeby nie wyrzucać psa do dokonywania wyborów trudnych. Tutaj moje ciało ma być odgrodzeniem od tego rozproszenia, dlatego psa prowadzę po zewnętrznej. W pewnym momencie dostaje hasło OK miska i wtedy wie, że może do tej miski spokojnie podejść. Natomiast interesuje mnie ładne spacerowanie ze mną i dopiero za to dostanie nagrodę zwolnienia do miski i oczywiście pełną moją radość. Mam nadzieję, kochani, że zainspirowałam Was do pracy i nawet jeżeli będzie Wam odrobinę ciężko przy tym secie ćwiczeń, to pamiętajcie, że nauka to proces, więc bawcie się, czerpcie dużo przyjemności z pracy z własnymi psami, a ja trzymam kciuki.